Siemano, z tej strony Giffy i kolejny odcinek Weekly Dropa, już w sumie nawet nie wiem, który to jest, ale no jak zwykle spóźniony, za co was przepraszam, no to jest wina komputera mojego, ja już nie będę o tym mówił, bo już mówiłem o tym w poprzednim odcinku, że muszę zmienić ten komputer i zmienię, tak? Ale dobra, jakoś mam nadzieję, że raz w tygodniu będę postarał się nagrać tego Weekly Dropa, już nie mówię, że on będzie zawsze w czwartek, chociaż chciałbym, żeby tak było, ale na razie póki co, jak mam te problemy, to no, będzie raz w tygodniu, to zrobię wszystko, żeby tak było, ale no, może nie zawsze w ten czwartek na pewno, ale większość z was w sumie wie, kiedy będzie, bo albo na Steamie pisze, albo coś w tym stylu. No także ten, kolejny odcinek Wiki Dropa macie i znowu dzisiaj dropimy Dragon Lore'a. Znowu dzisiaj dropimy Dragon Lore'a i no już może kupię sobie operację, jak będzie właśnie ta przecena, 85 centów na koniec. Kupię sobie operację, no żeby było po prostu, nie wiem, może rzeczywiście będą dropić te skiny z kolekcji The Rising Sun i tam The Gods and Monsters, bo na razie chyba nie ma co, ale na pewno dropią z kolekcji Cobblestone, także na AWP cały czas mamy szansę, na Overpassa też cały czas mamy szansę, no więc nic, tylko dropić i w tej chwili właśnie dropimy. No i co, mamy poziom trzeci, więc no tak sobie, więc na razie nie otwieramy, nie wygrywamy. Ale na pewno wygramy i dzisiaj w sumie mam wam do przekazania taką informację, taką, no nie wiem czy was to interesuje, ale załatwiłem sobie właściwie reflinki, tak, załatwiłem sobie reflinki do gier, co żeby móc trochę tam dorobić sobie te kilka złotych, więc od dzisiaj w opisie macie właśnie na dole, zjedźcie sobie na sam dół opisu tego filmu i tam macie kilka reflinków, które no fajnie by było, jakbyście mogli mi zrobić, no ja wam nie każę oczywiście, ale no jeśli tam chcecie, to możecie sobie obczaić, tam są fajne gierki, musicie potwierdzić maila, ja wtedy może dostanę z 2 złote. No i fajnie by to było właśnie, żebym mógł sobie właśnie trochę tych pieniążków dorobić i w sumie to by było tyle, nie będę tego jakoś gadał, ale no będę przypominał czasami, że są te reflinki jednak i jak ktoś chce, to fajnie jakby mi na przykład ktoś zrobił, nie obraziłbym się naprawdę, byłbym wdzięczny. No także to tyle, już chyba nie będę na razie w tym odcinku wspominał o reflinkach i no i co, i zaraz się zaczyna szkoła w sumie, jeszcze taki temat jest też, ale to na razie o tym nie chcę mówić, bo będzie chyba jeszcze weekly drop i ja wtedy powiem, że na przykład zaczyna się szkoła i płaczemy i będzie mniej odcinków, ale nie wiem czy to prawda, bo w sumie do szkoły jakoś nie będę się przygotowywał strasznie, więc odcinki powinny być normalnie. Także tak, 7 level, ale ktoś tam nas wyprzedza, bo ma 9 i ma już Skara, więc musimy szybko nadrobić z tym magiem. W ogóle straciłem wszystkie skiny, straciłem zwłaszcza skin do P90, którego tak kochałem, chociaż nie był to jakiś super skin, był to Azimov po prostu zaprawiony w walkach, ale wiele wspomnień się z nim wiązało, więc tak trochę szkoda mi było go sprzedać, ale musiałem go sprzedać, ponieważ zrobiłem film o naklejkach, a sam nic nie zarobiłem właściwie. Sam nic chyba nie zarobię. Znaczy no dobra, zarobię. Bo nie mam po prostu, nie miałem kasy na Steamie, tak? A chciałem sobie kupić trochę tych naklejek, więc jak były promocje, jak były te naklejki po 23 centy, a kapsuły były po euro 30 wtedy, to wtedy zrobiłem tą straszną rzecz i sprzedałem mojego pięknego, w cudzysłowie, Azimova za P90. No cóż, trochę mi smutno, ale jakoś dam radę. No i kupiłem sobie parę naklejek. Możecie sobie zobaczyć w moim ekwipunku, jakie to są teraz naklejki. Ja naklejek nie kupowałem. Kupowałem właśnie sobie kapsuły i ja grałem sobie z widzami, bo w ogóle często gram sobie z widzami. Jeśli nie wiecie, to wejdźcie na grupę Piesełek i Fiego, link macie w opisie i tam sobie często gram z widzami i wtedy ustawiamy sobie wszyscy tag do GWOW. Chociaż ten tag jest słaby, muszę go zmienić. I wtedy gramy sobie całą piątką zazwyczaj i zawsze wygrywamy. Jeszcze żadnego meczu razem nie przegraliśmy, prawie, oprócz kilku. I właśnie kupowałem sobie kapsuły i jak podczas startu meczu sobie otwierałem właśnie te paczki z naklejkami. Najczęściej były to naklejki Envias, no bo najbardziej opłacalne, albo właśnie te z kapsuły z grupy B, gdzie wyleciał mi jakiś bondik, zaraz przelatując koło Kenego, już mówię, o zarobiłem, kupię sobie kosę w przyszłości, a tu nie, bo wyleciał mi jakiś bondik warty 20 centów, no dobra, teraz to już jest chyba trochę więcej, no ale tak czy tak, no słabo jeśli chodzi, bo niepotrzebnie otwierałem, bo w sumie te kapsuły są już teraz warte dwa razy tyle, co były warte, wow, nieźle, Mishoro Pro, no nieźle, no więc mam nadzieję, że sobie wykupiliście, widziałem, że już niektórzy posprzedawali kosy, tak jak na przykład Czeki w sumie sprzedał kosę, i kupił sobie właśnie naklejki, kapsuły,
No i zarobi na pewno dużo, już zarobił na tej kosie, bo kosa chyba kosztowała 60 euro z tego co mi opowiadał, a właśnie już zarobił chyba 80, a to jest dopiero drugi dzień po zakończeniu Esla, więc no mam nadzieję, że komuś pomógł mój filmik. Oczywiście no nie wszystko co ja tam mówię to znaczy, że tak będzie, że na przykład, że jak powiedziałem, że na przykład teraz Cloud9 jest drogi, to że on będzie drogi, ale że to będzie jeden z droższych. I co do na przykład na podpisów KNS, no to się chyba nie myliłem, ponieważ KNS jest chyba teraz najdroższym autografem, jeśli się nie mylę. Oczywiście mówię o foliowanym tutaj. Tak, chyba zresztą zwykły też jest najdroższy. Nie wiem, zresztą te ceny się na razie wahają, ale spokojnie to się wszystko unormuje i na pewno po jakimś czasie będzie to dużo. Myślę, że te zwykłe naklejki dojdą nawet do kilku euro. Już teraz były warte przecież 23 centy. Była paczka, gdzie otworzyłem chyba z 10 tych paczek i wyleciały mi dwa keny i jakieś syfy reszta. Znaczy syfy, no to są profesjonalni gracze, ale no jeśli chodzi o cenę, to tak średnio. W ogóle złoty nóż, już zabijamy i wygrywamy i dropimy Dragon Lora. I dropimy Dragon Lora. Teraz. Standardowo zabrakło, ale dobra, już sobie tutaj poradziłem i mamy ekwipunek i mamy dwa nowe przedmioty. Jest to ten sam Scar co w poprzednim odcinku, tylko że lepsza jakość. Cena się chyba nie zmienia, serio, to jest gówno nad gównami. Nie wiem co powiedzieć, żałosne. Dobra, więc to było chyba na tyle, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach, pewnie będzie to Case Clicker albo coś takiego bardziej ambitnego, nie wiem. Dobra, do zobaczenia i widzimy się w kolejnych filmach, siema!